Nasz głos. Lider greckiego zespolu Orfeusz, przewodniczący Towarzystwa Greków w Polsce w Zgorzelcu, radny miasta, dyrektor Festiwalu Piosenki Greckiej, restaurator, menedżer Demisa Roussosa. Nawet. Przed Państwem Nikos Rusketos. Jest. Witam Cię, Nikos, przyjacielu, moje upodobanie. Proszę Cię bardzo. Witam serdecznie. Witam, witam. Powiedz mi, a jak jest po grecku? Dobry wieczór. Kalispera. 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 No, żeby tak było po grecku. W Polsce co drugi udaje Greka. Natomiast czy w Grecji ktoś udaje Polaka? Udaje. Nie udaje takiego Polaka, nie musi? Nie. Mamy parlamentarzystę Greka, który reprezentuje sprawy polskie i sprawy Polaków w Grecji. I udało mu się zalegalizować nielegalny pobyt Polaków w Grecji. Proszę bardzo. Wiesz, jakby teraz w Unii to właściwie to na jedno wychodzi, co za nielegalny, już teraz legalny. No. Było nielegalne, bo jeżeli w Warszawie otrzymywano grecką wizę na miesiąc, a Polak zostało 4 lata, to chyba było nielegalne, prawda? Bo ciepło. No, ciepło i była dobra praca. W Grecji? Niezła. No tak, myśmy kiedyś mówili tu w programie, że najbardziej pracowliwym narodem w Polsce, w Europie są Polacy, to może dlatego w Grecji byli cenieni. W Grecji, wśród wszystkich nacji, które oczywiście pracowały na czarno, bo tak można to nazwać, których Grecy kochali, to byli Polacy. Dlatego, że Polacy byli sumienni, nie rozumiem pracowici. Nie rozumiem czasu przeszłego. To znaczy... Polacy są sumienni i są pracowici. No. Bardzo dobrze. Ja pamiętam to, co mówiono, chyba pan Kazimierz Górski to potwierdzi. To, ja mówię w tym czasie. W tamtych czasach, kiedy był pan Górski. Tak. Że wtedy, kiedy była ta naprawdę nielegalność Polaków w Grecji. No Górski byli, był legalny. Natomiast wszyscy inni prawie byli nielegalni i dlatego byli kochani. Ma rację? Jechali na wycieczkę i zostawali po prostu. Aha, no właśnie. Jechali na wycieczkę i zostawali. Wzięli z sobą teczkę. Dobrze, a jakie teraz są wieczory w Zgorzelcu? Jak miasto Zgorzelec jest jesień, to jednak miasto bardzo europejskie, bo jak sam mówisz, mieszka tam sporo Greków, Polacy też się trafiają. Zgorzelec w tej chwili mieszka 50 rodzin, ale w roku 47, 49, wtedy kiedy była wojna domowa i nasi rodzice musieli opuścić Grecję, w Zgorzelcu zamieszkało prawie 14 tysięcy ludzi i potem zaczęli ich wywodzić do różnych miast na terenie Polski. I dzisiaj jest nas tylko tyle, ale jest nieźle. Bawimy się, zresztą byłeś na jednej zabawie kiedyś, na takich tańcach. Ja powiedziałem, nieźle, ale ja powiedziałem nie raz. Żonie, że byłem w Krakowie. No, nie mów takich rzeczy. No. Nie, w każdym razie, rzeczywiście udaje ci się tam stworzyć taką atmosferę dobrą. Zrobiłem nastrój, dlatego że mamy Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Raz do roku. No, raz do roku wystarczy, 2 dni. Wtedy przyjeżdża... Czyli mamy Grecję w Zgorzelcu. Mafę, tak. I mamy stolicę greckiej piosenki w Zgorzelcu. Może tak jeszcze. Hauptstadt. Nie wiem, jak to po niemiecku powiedzieć, pomimo, że mieszkam blisko, ale nie umiem. Mieszkasz w Görlitz, nie znasz niemieckiego? No nie, ani ruskiego nie znam. Nie uczyłem się w szkole, bo cały jak byłem mały, chciałem śpiewać. Chciałem grać. To śpiewaj po niemiecku. Nie da rady. Nie będę zmieniał. Wystarczy, że śpiewam po grecku, grecku i po polsku. Grecki to jest międzynarodowy język, to wszyscy śpiewają. Mam 2 obywatelstwa, bo wobec tego pozostanę śpiewając w 2 językach, polskim i greckim. Teraz masz jedno, europejskie. No, kiedyś mi polskie obywatelstwo nadał Wałęsa, jestem z tego dumny, 10 lat temu. O. Teraz akurat na dniach mam jubileusz, 10 lat nadania polskiego obywatelstwa. O, kolejny festiwal w Zgorzelcu. A burmistrz Zgorzelca powiedział, że polskość w Zgorzelcu tworzyli Grecy. Zgadza się. I bardzo dobrze powiedział. Tego nie rozumiem w ogóle. Mój przyjaciel Mirosław Fiodorowicz powiedział dlatego to tak, że w roku 49, jak powiedziałem, Zgorzelec był praktycznie pustym miastem. Proszę sobie wyobrazić, że to było 4 lata po wojnie. Wobec tego Zgorzelec pierw zamieszkali Grecy, dlatego on to powiedział. Nie, tak, że my źle jeszcze nie wybrali. No, nie mieli co wybierać i my to wybrano. Bierut im wybrał. Dlatego, że kiedy to nasi rodzice wycofali się z Grecji z wojny domowej, to
konwencja międzynarodowa musiała przyjąć greckich komunistów do wszystkich krajów tak zwanego bloku socjalistycznego. Krajów demokracji ludowej. Bloku socjalistycznego. Mówmy tak, kraje demokracji ludowej. Tak. I wobec tego Polska przyjęła tyle tysięcy, jak powiedziałem, ale oczywiście przyjęła Bułgaria, przyjęła Węgry. W tamtym czasie demokracja się dzieliła. Była 55 tysięcy Greków musiało opuścić Grecję. Aha. No, ale... Jak sam powiedziałeś, nie było tak źle. Nie było tak źle i Polska stała się oczywiście, jak to wiesz, drugą ojczyzną. A pierwszym przystankiem, bo to jest bardzo ważne, był Dziwnów. Bo naszych rodziców przywożono statkami do polskiego Dziwnowa. Naokoło Europy? Naokoło Europy statkami. Byli schowani w dolnej części pokładu. Zaraz, kiedy przyjeżdżano do Dziwnowa, tam Bierut nakazał przygotowanie specjalnego szpitala. I było to oczywiście tajne. Polacy, mieszkańcy Polski, nawet tego Dziwnowa, nie mogli o tym się dowiedzieć. To oczywiście po latach wyszło, że tam byli Grecy i tak dalej. Ale żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń. Ja co roku tam robię takie święto, uroczystość, która... W Dziwnowie. W Dziwnowie, która mówi o kolejnej rocznicy przyjazdu Greków. I z przekazu wiemy, że po prostu byli najlepsi lekarze, najlepsza ochrona medyczna i tak dalej, i tak dalej. Specjalny szpital, który został zrobiony w ciągu kilku miesięcy, żeby przyjąć rannych Greków. No widzisz. No tak narzekaliśmy na ten ustrój, to wszystko, a w sumie to jednak, no, to dobrze w jakimś sensie. Ale ja myślę, że my już daliśmy wiele razy dowody i dziękowaliśmy Polakom za ten wielki gest, ale my oczywiście dziś w Grecji, Grecy też robią coś dla Polaków. No na pewno. A ilu Greków wróciło teraz do Grecji? A proporcjonalnie. To już wróciło bardzo dużo, tysiące Greków. Po 75 roku, kiedy to otworzono granice i kiedy zalegalizowano wojnę domową, to powiedziano nam, proszę przyjechać do Grecji, jeśli oczywiście kto chce, prawda? I tak to się stało. Z Zgorzelców w tej chwili, mogę powiedzieć, mieszka 50 rodzin. Niedużo, no ale jak mamy takiego znakomitego piosenkarza, tym bardziej śpiewasz nie tylko po polsku, ale po grecku, bo Eleni na przykład lansowała wiele polskich przebojów też. No ja też śpiewam po polsku, bo polska publiczność chce również... No ale wiesz, jak już mamy ciebie, to takich, co po polsku śpiewają, to mamy częściej. Tak jest. Choćby Stasiek Wielanek śpiewa znakomicie po polsku, tu śpiewał, jest w orkiestrze, akurat dzisiaj siedzi. O, no tak, sam Stasiek Wielanek. A co, będzie mnie akompaniował? Tak. Postanowił, ponieważ on w Zorbie jest mocny, tak? Jemu każdy folklor nie jest obcy. To też, no pozwolisz, że tu Stasiek Wielanek. Nikos, proszę bardzo, mikrofon dla ciebie. A co oni będą mi grać? Ustaliłeś? Nie. Oni są tacy, jak... Oni znają wszystko, tak? Znają wszystko. Dead Band grają wszystko. No bez buzuki damy radę zagrać na przykład Zorbę? Stasiu, zagracie Zorbę? No jasne. To próbujmy. No proszę, stąd śpiewasz? Proszę bardzo. Nie, no wstanę. Już. Baba! Hej! Proszę bardzo. O, świetny na buzuki. Hajde! Πόδρομος είναι σκοτεινός, ώσπου να σ' ανταμώσω. Ξεπροβαλές μες στο στρατή, το χέρι να σου δώσω. Στρώσε το στρώμα σου για δυο. Σένα και για μένα να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή, να είναι όλα αναστημένα. Μπορείς να με ζατάνσεις? Έλα! Τάτσου, δόμονς το μας. Ja też. Oh.
Dobrze. Świetnie. To łatwe jest. Sangaliasa, mangaliases, supirake mutires. Χάθηκαμε στα μάτια σου και στη δική σου μοίρα. Στρώσε το στρώμα σου για δυο. Για σε σένα να ουτσουες. Να ουτσουες, αλλά μη κόπιε. Για σένα και για μένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή. Έτσι να κόντρουμε με κόντρε. Να όλα να στυμμένα. Ευχαριστώ. Świetnie, dziękuję bardzo. Fantastycznie, Niko, dziękujemy ci bardzo. Wszystkiego dobrego.